Pan się chce gdzieś tutaj załapać? Do jakiegoś wywiadu też, czy coś? Na kolejnej gali wyskoczyłem. Ale czy pan Tomasz ma coś przeciwko, że ja tu stał? Widać, że team Murańskich bardzo mocno żyje tym wszystkim i gdzieś ich to dotknęło osobiście. Tak? Ale takiego papieru nie ma. Jak chcesz to teraz wyjaśnimy sobie to na zewnątrz. No i tyle. Ale co ty chyba słuchasz, że człowieku takie bajsloki, że szkoda gada? No to kurwa się dowiedz, a nie pierdol kłopoty, bo to takie rzeczy się dla niej w zęby i tyle. Cześć, to ja, najlepszy polski dziennikarz. Słuchajcie, kochani, jesteśmy już w drodze na Fame MMA 10 na konferencję, jeszcze nie na galę. Dzisiaj naprawdę jedziemy jak prawdziwe gwiazdy. Jest ze mną Piotruś Szczeliga. Witam serdecznie. I mamy swój transport. Oznaczymy oczywiście Kraków Eurotransfers, tak? Po prostu, Kraków Transfers. Kraków Transfers będzie oznaczony, słuchajcie, na dole. Dziękujemy. Ty mordo, czemu ja takie koszulki jeszcze nie mam? Wiesz co, bo to jest stary plonowy. Te kryształki z Warowskiego sam przyklejałem. Super klejem, człowieku. 8 godzin mi to zajęło, żeby iść dzisiaj na konferencję. Dzisiaj rusza przed premierą was sprzedaż. Można już zamówić preordery na stronie www.kartelpanda.pl. Oczywiście kartel się pisze przez C. No, przez C, jak El Chapo, pamiętajcie. Słuchajcie, to jest panda z kartelu. 5% ze sprzedaży koszulek idzie na naszego utrzymanka, który poszedł niestety leżeć do krakowskiego zoo, pandę małą. Słuchaj, taki mam dla ciebie sprzężenie zwrotne odnośnie twoich fanów. Byłem wczoraj u Pawła na urodzinach i tam tacy chłopacy byli i jeden z chłopaków mega zajebiście w ogóle cię zna, się z tobą jara i wiesz, jak mówiłem, że cię jedę, że w ogóle i ten, ale mówi mi tak, odkąd Shelly już nie jest w tej Anglii, to już nie jest ten sam Shelly. No i kurwa, powiem ci, że coś w tym jest. On mówi, że on, kurwa, jego tak uwielbiało i oni mówią, że kurwa, jak cię oglądali rano, że ty już, oni wstawali, a ty już zadupcasz, człowieku. Oni idą spać, a ty idziesz na siłownię dopiero. Mówi, kurwa, człowieku, co to jest za typ, nie? No. Mówi, że ja pierdolę, że to w ogóle to... Mówi, kurwa, mać, stary, no rzeczywiście... Ale wiesz, to... o co chodzi, bo ogólnie wyjaśnię ci całą sytuację. Ogólnie ludzie mówią mi, że nie jestem tym samym Shellim, którym byłem gdzieś tam w Anglii czy coś. Ale popatrz na to. Ja na przykład po to wszystko robiłem wcześniej, żeby teraz było inaczej. No tak. Więc jak mi jest teraz lepiej, to dlaczego ci ludzie mnie hejtują, skoro, wiesz, ja na to wszystko pracowałem. A wiesz, moim zdaniem najlepiej dla ludzi byłoby, żebym ja cały czas jebał, całe życie wstawał o 3 rano, wracał kurwa o 5 rano do, wiesz, do domu, ale to wszystko pokazywał. Ale oni się z tobą utożsamiali, bo oni też zapierdalają. Ale zapierdalałeś jeszcze ciężej. To ja wiem. A teraz i ty im dawałeś ten content, którego oni potrzebowali. A teraz ty już im tego nie dajesz i... No ale kurwa, nie możesz być cały czas taki sam, no, właśnie nie dojdzie, będziesz rozwijał, no. Że taki freeze też nie będzie cały czas taki sam. No, w końcu dorośnie, w końcu nie będzie miał tych fanów, którzy ci fani dorosną, ci ludzie też, dorosną po prostu z freeza kiedyś. Dokładnie, ale też wiesz, różne rzeczy się dzieją w życiu, nie? Czasem masz tak, że kurwa, no masz, no, nie wiem, jakiś gorszy czas. Stary, no nie, no robimy to wszystko po to, żeby było nam lepiej, a nie po to, żebyśmy mieli więcej roboty dokładnie, i zapierdalali potem, jak więc, wiesz. Więc to właśnie do tego zmierzam, że czasem ludzie mówią, nie jesteś tym samym Shellim, którym byłeś. No dobrze, okej, okay. Nie jestem tym samym Shellim, bo nie jebię po 20 godzin na kuchni, nie wstaję o 3 rano, nie mówię od poranka bez dopierdalanka, bo sobie chcę wyspać w końcu, kurwa. Po tych latach zapierdalania chcę się, kurwa, nie? Wyspać, nie? A tutaj wiesz, ludzie cały czas mi zarzucają, że nie jestem tym samym. Ja jestem cały czas taki sam, tylko oni mnie nie widzieli w różnych sytuacjach po prostu, nie? Tak. Wiesz, nie widzieli mnie w sytuacji, gdzie ktoś mi mówi, ty skurwysynie, bo normalnie bym był zajebał w trąbę, nie? A tego, że nie widzieli, a że później była taka sytuacja na przykład z Piechowiakiem, że mi tak powiedział po prostu, więc pokazałem tą swoją ciemniejszą stronę, której wcześniej nie widzieli po prostu, nie? No. A ja jestem cały czas taki sam, ja się nie zmieniam, ja jestem cały czas prostym, normalnym chłopakiem, tylko po prostu teraz ludzie mnie widzą w innych sytuacjach, wtedy mnie widzieli w innych. Koniec. Ale jak przyjdzie sytuacja ciężka, w której będę musiał zachować się tak, jak mam się zachować, to tak zrobię po prostu, no i tyle, nie? Będę musiał zapierdalać od 4, to będę to robił. Będę musiał nie spać 3 dni, to nie będę spał 3 dni. Co, no. co będzie trzeba to wrócić do Anglii? Będziesz zapierdalać znowu na wózku? Nie, no na to sobie już nie pozwolę po prostu. Już jestem za dużo mam... życiowego doświadczenia, żeby sobie po prostu teraz... No ale powiem ci na przykład, powoli takim wzorem zaczyna się robić Fame MMA Łukasz Lupa. Łukasz Lupa, chłop walczy w Fame MMA, już ma chyba 3. walkę, a on normalnie zapierdala, człowieku ma firmę budowlaną i dodaje na Instagrama, jak kurwa robi te tynki. I na przykład ja to szanuję, stary. Nie no, chłop ale normalnie ja zapierdala, robi, nie wstydzi się tego, ma swoją firmę i pokazuje to kurwa, oprócz tego walczy Fame MMA. No, a wiesz, tu większość tych ludzi z Fame MMA nie będę wymawiać z nazwisk, chociaż mógłbym też to zrobić. Wiesz, kompletnie nic nie robi, nie mają pomysłu na życie, nie zarabiają jakieś niewielkie pieniądze z YouTube'a, są mega znani, a nie umiem tego zmonetyzować, wiesz. I to jest... No, Lupa dobrze robi, zajebiście, wiesz, jest znany,
dzięki temu jest żywą reklamą dla swojej firmy, no i z automatu przekłada się to też na finanse, nie? No tak, no ale mógłby się skupić na przykład na, nie wiem, na robieniu koszulek, jak wszyscy, mógłby robić takie rzeczy, którzy robią wszystkie, kanał na YouTube'a, chociaż kanał na YouTube'a temu doradzam i będzie otwierał taki właśnie o budowlance, bo wiesz, to jest fajna rzecz w ogóle, nie ma takiego chłopaka, który ma... Ale po co ma to robić, skoro on już sobie wcześniej rozwinął firmę, teraz ma dodatkowo, wiesz, motor napędowy do tego, czyli własne nazwisko, żeby tą firmę gdzieś tam na te wyżyny wyciągnąć, tak, no tak, no ale... No, ale tak jak zrobił to wcześniej, cały czas to robi i niech mu się wiedzie, nie? Ale większość z tego YouTube'a teraz to na hopie nawet nie mają zawodówki, wiesz, pokończone i nie umiem nic, no nie, nic nie umiem robić oprócz tego, nie? Wiesz, ja mógłbym mnóstwo rzeczy robić, kurwa, mógłbym się programować sterowniki PLC. Ale właśnie tym się różnimy od... Wiesz. Pam. Dzień dobry, siemanko, cześć i dojechaliśmy na miejsce. Jesteśmy w Łodzi, za chwilę zaczynamy konferencję. Panowie, próba, czyli tak, Hubert na pozycję tutaj do ścianki, włodarze na korytarz. A jak piesek się ma? Kurwa, wszyscy teraz pieski opie. Meduza, ja, ty, wszyscy śniegi mamy. No, ja to dla, żeby kroki robić, nie? I zapierdalam z nim sobie po dwie godziny, no tak. Ja sobie ratuję życie, nie? No tak, bo sobie opie haski, to musisz z nim napieprzać. Bo przy nim musisz opie łazić, potem jak zobaczysz, kurwa. Dobrze. Mam stary takiego, mój operator ma drona FPV, nie? To jest taki szybki dron, który zapierdala. I puszcza mu i on w chuj zabiega za nim, nie? I biega za nim i z powrotem. Za nim, z powrotem, to jak przychodzi do domu, ser, to 3 michy wody musi ojebać, nie? Tak, to tak. U mnie sąsiad ma, to wiesz, na rowerze za dupca, a ten za nim biega, bo to wiesz, no, za nim przebiegać. Haskiego. I wziął Siberiana. Nie widziałem. A jak jest malutki, to jest słodki. Te haskie to są takie kulki. Ja. Panda, nie? No nic się nie dzieje, jak chcesz. Ja mam Marleya, który waży 700 gram i na żywo to opie, no jest taki. Jak ze szczura widziałem, to normalnie szczury większe od niego, nie? Ale stary, podobno w ogóle małe psy, nie? W chuj podbijają estrogen, nie? Tak, że stary... Ale stary, ja biję tyle teścia, że mi to nie grozi. No, że jak masz słodkiego psa, to zaraz masz, czujesz się jak tatuś, nie? Wiesz, robisz to taki... Że to stary, ale... podobno nie jest za dobre dla fajtera, nie? Co ty gadasz? No, przysięgam ci, stary. Kurwa, no, ale tak jest, ja mówię, ojcze, co osładza ci, a tak kurwa, no wiesz... To krew ci osładza, krew ci osładza. I no chuj, nie? I stary, mały, no, pies, mały piesek ma coś takiego, no patrz, ten hormon, nie, który odpowiada za to, że ty mu robisz dziubku, wiesz, o co chodzi? To są hormony, stary, które... No stary, ale tak, ale tak jest, bo ja tak do niego... Malejku, co jest, kurwa, Siema. Lecimy szybkie z całym, możesz się zasadzić, nie musisz, jakby twoja wola. Gola czy boxdel? Już nie. Muszę, tak? Ale muszę wybrać? Dobrze by było. Boxdel. Ja już moja ulega do nas i parka. Chodź, to jest tylko. Potem będzie ten. Może gorzej. Robimy wywiad życia, dobra? Jak mi tam kręcisz od tyłu, to uważaj, bo ja tu właśnie posmarowałem. Wszystkie wywiady są wywiadami życia. Siedzimy sobie na ludzie? Tak, siedzicie na ludzie. Też z Lopar. Tak, tak, to jest walka serialowa. A jak on się nazywa? Mateusz Murański. Murański. Co to kurwa było? Patrz! Co to kurwa było? Sprawdźcie, czy to jest ten sam rożek, bo to może być całkowicie inny. No kurwa, karty. Ten sam, człowieku! Dałeś się zrobić, kurwa, jak dziecko. Dałeś się, byś patrzył, nie patrz tam, gdzie on ci każe patrzeć. To jest, kurwa, najważniejsze. Ja tam was, kurde, dobrze znam. Mam stać, stanę? Tak, pewnie, stary. Weź kartę. Nie będzie tutaj się dużo działo, weź kartę po prostu. Nie będzie się dużo działo, proste, dobrze, no. Tak, proste numery. Zapamiętaj ją, pokaż wszystkim, tak żeby kamera zobaczyła, dobra? To jest jedyna na świecie, nie, bo nie podpisałeś się jeszcze, ale jest jedyna w talii. Wystaw dwie dłonie przed siebie, tak, dobra? Jeszcze, o. No, a co mam z kartą zrobić? Zobaczcie, wezmę, schowam do środka talii kart, stryknę palcami i ona na samą górę, ale to już niektórzy widzieli tutaj, dlatego sobie wystaw dwie dłonie jeszcze raz, tak? Jakbyś mógł tę dłoń dać trochę wyżej, zobacz, ta karta wędruje tu, a całą talię kart zaciśnij między dłońmi, dobra? Zobacz, jednym ruchem. Już mamy trójkę, czyli całkowicie inną kartę, uchyl leciutko. Z całej talii kart wyciągam jedną i to jest oczywiście twoja ósemka. Jak robiłem policji ten numer, to wygrałem to, że nie musiałem płacić mandatu, ale zobacz, jednym ruchem, jeśli karty teraz nie znikną,
to twoja następna walka będzie przegrana. Jeśli znikną, to twoja walka będzie wygrana. Raz, dwa, trzy. Wygrasz czy przegrasz? Z tego co czuję. Wiadomo, że wygram. Okej, no dlatego wiadomo. Ej! To jest to! A już się zasmuciłem się, że kurwa są dalej te karty w ręce, nie? Bo czułem, że są. Ale czaj, super. Czyli wygrana będzie. Teraz się ściemniać. No. Oszukuję, zawodowy oszust, legalny oszust. Wychodzę z szatni i idę na oprawę. Dzisiaj dorabiam tutaj jako szatniarz, a tak naprawdę to idziemy na oprawę. Znaczy idę sam, bo wy nie możecie ze mną iść niestety, ale zaraz do was wracam. No ale że ja dostałem kurwa po prostu papiery do podpisania, że mam, że ja to idę z powództwem, ja tego nie podpisałem kurwa. I nie ma żadnego papieru, że ja kogoś kurwa pozywam. Więc przestań pierdolić, bo mi prokurator, bo zaraz w ryj dostaniesz i tyle. A Mateusz mówi, że kogoś pozywasz. Tak, a masz jakiś papier? Wyjmij papier kurwa i wtedy będziemy gadać. Ale takiego papieru nie ma. Jak chcesz to teraz wyjaśnimy sobie to na zewnątrz, no i tyle. Ty naprawdę, ja myślałem, że kurwa, ja wiedziałem, że ty jesteś kurwa głupiutki, ale nie wiedziałem, że aż tak. Aha, ja pierdolę, no to powiem panowie, to bo zaraz, pierwszy przeciwnik tu jest, Arek stoi. Ale ten człowiek, a kolejna waleczka. Gość człowieku pierdolę, mówię, być prokurator, mamy kolejną walkę. Przy ludziach człowieku. Nie, chodzi o to, że po prostu... Ale co ty chyba słuchasz, słucham człowieku, takie bajslok, już szkoda gadać. Dlatego chcę to wyjaśnić. Piotrek Szynika dał komentarz, że sprawa potem wraca do prokuratury, tylko się od tego odbijam, tylko i wyłącznie, ja co, kiedy ciąg dalszy, tego nie wiem. No to kurwa się dowiedz, a nie pierdol kłopoty, bo to takie rzeczy się dostanie w zęby i tyle. No to jeżeli się dostanie w zęby, no to uderz mnie w zęby. No to jak chcesz, no to chodź, no to wyjdziemy sobie, załatwimy sprawę, jak mężczyźni, normalnie, tak? A awantura. Ja mam tutaj kurwa wyzwanie 15 maja. Wyzwanie człowieku, to by kobiet... Marcinku, dzwoniłem do ciebie kurwa na wizję. Jak widzicie, to się dzieje naprawdę, ale ja tu co zaraz w ogóle robicie, kurwa, rozdzielczy. Tak. Dobrze. Panowie, tyle, kolejna waleczka, będzie już wiadomo jak to. No nie chodzi. Nie, tutaj żadnemu fejmu temu panu nie robimy. To! Powiem Boże. Chłop, jesteś śmieszny, kurwa, naprawdę, bez kitu. To jest to, na co czekacie najbardziej, dymy. Jak chcesz, kurwa, to nam możemy wyjść, no bez kitu. Ale już powtarzasz się, jesteś monotematyczny. No, jest temat. Jest temat, który jest nierozwiązany, tak? No więc jak chcesz, no to się do tego rozwiążemy i tyle. No to jest głupota. To zaatakuj. Nie wiem, czy cię... Kobe, co cię będę atakował, człowieku? No zaatakuj. Ja mówię, ale co, ja nie będę burdy robił między ludźmi, no, bo ja jestem wychowanym człowiekiem i naprawdę. Z Marcinem gadałem, najmanym. Nie lubię aferek ogólnie, słuchajcie, nie lubię aferek. Jestem gościem jak Szwajcaria, tak? Ja lubię być taki, no już wiesz. Nie wjeżdżajcie sobie na rynek. Ale nie, to nie chodzi o to. Jakieś kurwa wyimaginowane rzeczy, człowieku. No. Pozdrawiam cię, Piotr. Weź sobie, kurwa. No myślę, że to jest takie zabawne, bo jesteś kretynem. Ja pierdolę. Mówię ci, chcesz, to pójdziemy, nie ma problemu. No nie śmiej się, bo zaraz naprawdę w zęby dostaniesz. Ej, odzwonił do mnie Marcin Najman teraz, nie? I mówi, co tam morda? Ja mówię, ty, co tam? Mówi, no człowieku, nie będę mówić, że spał się, bo... Ale dobra, no chłopie, no tak, odjebał jazdę. Przedtem do mnie Marcin dzwonił i mówi, tak, odjebał jazdę na konferencji. U niego na tym, po gali tak samo. Ale dojebałem, człowieku, co się kurwa dzieje w moich social mediach, chłopie. Ja pierdolę. Że chłopie, no poskładałem go na konferencji, bo jak się patrzy, ludzie chłopie. Ale to jest... Kawa z tego. Wiem. Strzeg na to. Myślę, że jedno z najgorszych wspomnień to... Dobra. Kurczę. A biorę i jedziemy, chodź tu. Ale ty czemu się nie załapałeś w kamerze? Znaczy, może nie sam moment, ale kiedy wiedziałem, że... Pan się chce gdzieś tutaj załapać? Do jakiegoś wywiadu też, czy coś? Na kolejnej gali wyskoczyłem. Ale czy pan Tomasz ma coś przeciwko, żebym ja tu stał? Nie, ja w jakimś blasku się opalać, bo to jest po prostu masakra śmieszna. Rękę. Dobrze, ja mogę tutaj na pana patrzeć cały czas. Co pan chce? O co panu? No, proszę wytłumaczyć. No. Takie ma pan parcie na szkło, na wszystko. Nie szkoda panu
strażakiem. Styna. Nie szkoda panu Styna? Naprawdę, szkoda panu. Potem niszczy mu pan karierę i życie. On jest dorosłym facetem, powinien się od pana swoje sprawy między sobą później. A jak sobie? Arkadiusz Tańcula, jesteśmy na konferencji przed Fame MMA 10. Dzisiaj spotkanie, o kurczę właśnie, spotkanie. Widać, że team Murańskich bardzo mocno żyje tym wszystkim i gdzieś ich to dotknęło osobiście. No bo oni nie mają innego życia, no ja do tego nie wracam. Wyjaśniłem wszystko doszczętnie. We wczorajszym moim vlogu jest wszystko też wyjaśnione. Zapraszam na mój kanał na YouTube, który reaktywowałem. Niech wygra lepszy. Niech wygra lepszy. I niech się konflikt skończy. I to. Tak. Dziękuję bardzo. Arkadiusz Tańcula. Dzięki. Trudne sprawy, kurwa. Zawsze do mnie dzwonią, bo nie Ja w tym nie uczestniczę. Park, jeśli jest filmem, ma to park. Ale nie mówimy nic już o żadnym konflikcie z wami. Nie. Ileż można gadać o tym samym? Zimno mi. No a to jak tam? Jak tam w ogóle? Jak trenujesz, jak zdrowie? Ze zdrowiem trochę kiepsko, bo nie. Ale powiem, że super ma teraz dobrze, ten tyłek się podniósł, znaczy nie żebym się patrzył na niego, ale dobrze wyglądasz. A co? Teraz lepiej. Tu nisko? Nie, to chciałem powiedzieć, że lepiej. Nie, po prostu, że forma idzie do przodu, no, nie? Bo ja ci tu komplement daję, a ty już szukasz gdzieś jakiegoś drugiego dna w tym. Kobiety tak mają, no. Jak przygotowanie? Intensywnie, aczkolwiek ostatnio siedziałam tydzień w domu i strasznie mi było z tym źle, bo miałam kurwa koronawirusa. Pierdolisz, to istnieje? I co się działo? Też myślałam, że nigdy mnie nie dopadnie. Kurwa, ja rok próbuję zachorować, chodzę wszędzie i nie mogę. Myślałam, że jestem wyjątkową jednostką i że nigdy mi nie dotknie koronawirusa. Ale działo się to serio, nie serio? Nie, jakby przeszłam to wyjątkowo delikatnie. Gorączka? Ale pojechałam, miałam dwa dni gorączki, ogólnie dwa tygodnie czułam taki zjazd energetyczny. Uważam, że teraz już przechorowałaś gorzej, no, przed walką, no, to by była lipa, teraz się trochę odpoczęłam, tak? No. Jakby siedziałam w domu, dobrze mi to zrobiło, muszę tylko wrócić na... Na pełną kurwę! Dobra! I kochani, zakończamy tym miłym akcentem ten dzień i ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. O tak, czekaj, jak ten najlepszy polski dziennikarz. Jeszcze raz. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować ten kanał, pierdolnąć ten dzwoneczek, który jest tutaj, zawsze pokazuję, że do góry, a on tak naprawdę jest tutaj. Piszcie komentarze, czy wam się podobało, czy nie. No i co? I tyle. A, kupujcie z mojego pay-per-view. Tu macie. Możecie zeskanować.